Cześć ponownie. Jak widać, pompa po 3 tygodniach nadal działa. Chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę, że sam jednak tego do końca nie zamontowałem. Pomógł mi przy tym kolega hydraulik i jemu zwracam honor. Bardzo dużo mi tutaj pomógł i praktycznie żeśmy to zrobili razem. Wprawdzie ja wziąłem to, jakoś tak wymyśliłem, zaprojektowałem w środku i zaproponowałem takie, a nie inne rozwiązanie, jednak bez jego pomocy nie byłbym w stanie tego złożyć. To jest tym tytułem wstępu. Jak widać, pompa działa. No obecnie nie widać bardzo, że ten wentylator się szybko rusza, jednak on bez na tą chwilę działa normalnie. Obecnie mamy jakieś 3 stopnie Celsjusza. No to widać, że się nie bardzo zaszrania. Na pewno muszę na wiosnę zrobić tutaj odprowadzenie tam do tej rynny. Odprowadzenie, gdyż ta woda, która ściekała przy tych mrozach, no to na kostkę mi tu leciała. Niekoniecznie to było dobre rozwiązanie, ale już mam jakiś pomysł na to, jak to zrobię. Tylko już teraz sobie daruję, zrobię to dopiero w lecie. Pompa, jak widzicie, na chwilę obecną, no to tam temperaturę zasilania daje jakąś, powrotu jest taka, temperatura w domu 21,4. W międzyczasie Chińczycy wysłali do mnie aktualizację, jak widać pompa już jest po polsku, status cały, wszystko widać już w języku polskim, jakaś tam jest ustawienia. Na pewno widzę jeden mały minus, a mianowicie nie da się tutaj z tej pompy wyczytać obecnego COP, ale założę tam za niedługo ciepłomierz i będę już przynajmniej wiedział, jak to działa. Walczyłem troszeczkę, z krzywą grzewczą, ponieważ tutaj jest kilka parametrów, które bierze i są zależne od siebie, między innymi temperatura kompensacji, docelowy współczynnik, no i tam kilka jeszcze innych. Póki co robię to dlatego, że mam taką sytuację, że gdy jest zimno, no to tym w domu było dom przegrzewany, za duża temperatura, natomiast gdy jest ciepło, no to był niedogrzewany, czyli jak jest na zewnątrz 10 stopni, no to była taka temperatura już koło 20 stopni, więc to było trochę niekomfortowe, ale znowu jak było koło 5 czy 0, no to w domu się robiło 23-24, to też było, przestawało być komfortowe, więc kombinuję tutaj z krzywą grzewczą i troszeczkę zmieniam. Kolejna sprawa, pompa po dokładnie 3 tygodniach, czyli 21 dniach zużyła 370, no niech będzie 5 kW, co daje około 17, już Wam mówię, kalkulator, 375 dzielone przez 21 dni, 17,8, no około 18, przepraszam, kW na dzień. Jest to całkowity koszt, nie ogrzewam obecnie niczym, gaz został wyłączony całkowicie, żeby zobaczyć, jak to działa. Jeszcze, że tak powiem, to testuję, bo nie jestem do końca pewny, jak to ustawić, co z tym zrobić, żeby to było optymalnie. Bardzo dużo mnie ludzi pyta o linka, jak to zrobić, gdzie to zamówić, co to się, czym to je i tak dalej, skąd ja mam wziąć tą pompę. Na wstępie mam parę zastrzeżeń. Pierwsze zastrzeżenie. To nie jest kalkulator. Jak się pompę kupi, to nie, ona nie bierze i nie kosztuje 2 zł, więc trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Proponuję skorzystać na początku ze strony ciepło.app. Na tej stronie sumiennie trzeba uzupełnić dane ze swojego domu. Naprawdę sumiennie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wybierzemy pompę za małą, no to będzie Wam nie dogrzewać. Druga rzecz, jeżeli będzie za duża, no to będzie Wam taktować. To jest, od tego zaczynamy. Po uzupełnieniu tych danych
No to macie mniej więcej poglądowy wasz zapotrzebowanie na, wasz, na waszą energię cieplną w domu. Od tego zacznę. Natomiast dużo ma do rzeczy. Czy ma się szczytowe źródło ciepła, czy nie ma się szczytowego. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz, czy ma się podłogówkę, czy grzejniki. Na podstawie tych wszystkich parametrów można dopiero wybrać jakąś tam pompę. Ja pokazałem moją. Dlaczego kupiłem w ogóle taką? Kupiłem ją ze względu na to, że ona jest na czynnik R290, czyli jest na wysokie temperatury. Ja mam same grzejniki w domu. Jeżeli ktoś ma podłogówkę, pompa na R32 w zupełności mu wystarczy. Druga sprawa jest taka, że zależy, jaki kto ma ocieplony budynek. Kolejna sprawa to jest jaki ma zład wody. Jest to szereg czynników, który się składa na zapotrzebowanie domu. Wielu ludzi prosi o ten link, no ale to nie jest tak, że to jest jedyna słuszna droga i coś jest, no, że tam po prostu się kupuje. Pytacie, jak ja to kupiłem? Proszę zobaczyć, jestem na Alibabie. Bardzo często, no właśnie tu jest moja historia, wpisywałem head pump R290 Powerwall. No i przecież widzicie, jak ta moja pompa wygląda. No od razu na pierwszym miejscu się rzuca. Tu są jakieś inne pompy. No widać, że się one różnią od tej, którą ja mam, prawda? Natomiast na pierwszym miejscu jest dokładnie ta, którą wam pokazywałem. Nie trzeba jakoś bardzo szukać, ani nie wiem co. No popatrzcie. Od razu pierwsze zdjęcie, jedno czy drugie, no to jest ewidentnie ten sam model, ale ja wcale wam go nie polecam. To nie jest tak, że to jest jedyna słuszna droga i on jest cudowny i najlepszy. Dlatego, że ta sama firma, czyli Powerwall, tutaj mamy jej nazwę, ona bierze i sprzedaje różne pompy. Na przykład sprzedaje na czynnik, o, tu mamy ten profil, źle mówię. Gdzieś tu jest ten profil całej tej firmy. W każdym bądź razie, o, tutaj jest mniej więcej opis, to co robią, jak wyglądają i tak dalej. Natomiast oni biorą i sprzedają znacznie więcej pomp różnego rodzaju. Do basenów, nie do basenów, do przeróżnych rzeczy. W każdym bądź razie pytacie, jak to kupić, jak zamówić, jak te... No popatrzcie, jest tutaj Messenger. Po zalogowaniu się można wziąć i zacząć rozmawiać z tym kimś, bo tutaj oni mają wielu przedstawicieli. Natomiast o, tutaj jest akurat nie ten link do tej strony. No i tutaj widać właśnie, że tu są te pompy akurat nie takie, ale też jak widać tutaj są też pompy niekoniecznie na ten. Tu są na przykład na czynnik R32 jakieś do, o, na przykład tego typu. Są pompy na do basenów, no różne mają. W każdym bądź razie mówię to do tego, że nie bierzcie w ciemno jednej pompy, jednej firmy, bo są różne firmy. Bardzo fajne pompy są, jak to się nazywała? Sunrain. O. Cyk. Popatrzcie, to też można gdzieś kupić. I te pompy też są całkiem niezłe. Też oni mają tutaj jakieś tam różne produkty, różne te. W każdym bądź razie, żeby kupić jakąś pompę, jakąkolwiek, trzeba bardzo dobrze poznać swój... trzeba poznać bardzo dobrze swój dom i nie kupować w ciemno, bo to jest bez sensu coś takiego. I powtarzanie schematu takiego, że u mnie się udało, u mnie było tak, no to żeby wy mieliście dokładnie to samo. To jest kolejna rzecz. No tak jak wspomniałem, te też są dość fajne. Wystarczy się po prostu z nimi skontaktować. Może się, że tak powiem, oni to wezmą i wam wyślą jedną sztukę. Jeszcze jedne pompy dość fajne, które widziałem, to były nulite chyba. Coś takiego. Popatrzcie, te pompy też są chińskimi pompami, też są dostępne na, w Chinach, na zagranicznych rynkach, że tak powiem. I można stamtąd kupić, ale one są, jak widzicie, dostępne też w
Polsce. Wcale nie musicie ich kupować za granicą. I popatrzcie, no wprawdzie tutaj mamy na przykład za 9000 zł pompę, no to tam wysyłka jakaś i tak dalej, natomiast ona jest 8,5 kW. To nie jest tak, że tamta droga, którą ja obrałem, to jest jedyna słuszna, cudowna i w ogóle niepodważalna. Każdy ma swój, mówię, punkt widzenia, każdy ma inny dom, każdy ma inne źródło ciepła, ktoś ma szczytowe, ktoś ma podłogówkę, ktoś ma grzejniki, ktoś to modernizuje, ktoś robi od nowa, więc to jest dość ważne, żeby dobrze wziąć, dobrać to źródło ciepła, a nie kupować. W każdym razie pokazuję Wam tutaj już trzech producentów, jest ich znacznie więcej i niekoniecznie musicie wybierać ten konkretny model, który ja tutaj wybrałem u siebie. Miałem dużo zarzutów, że ta pompa kosztowała tyle, badyle i tak dalej. No popatrzcie, cena tutaj na dzień dzisiejszy to jest taka. Te ceny były różne, zależne są od kursu dolara, od kursu euro, zależne są też od transportu. Bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli transport się weźmie na przykład do portu, w porcie jest to taniej, odbiór własny. Jeżeli ktoś nie chce z portu, może sobie wziąć na przykład dwóch, trzech, pięciu chłopaków, zmówić się i wysłać to kontenerem. Kontener Was będzie kosztował najtaniej, bo wtedy koszt transportu jest najtańszy. No i co? No i przyjeżdżacie, zabieracie sobie z kontenera, no i bierzecie do siebie do domu. Natomiast wcale tego nie polecam. Teraz tak, dla kogo to nie jest? Jeżeli komuś zależy na gwarancji, jeżeli ktoś się boi, jeżeli ktoś chce dotację, lub nie ma na ten temat zielonego pojęcia, to pompa nie jest dla niego taka. Wtedy niech się zgłosi do instalatora, do kogoś, kto to robi, do osoby, która mu pomoże, doradzi, jakoś tam to zepnie ten cały temat. A tak jak wspomniałem, jest to wielowątkowe. To nie jest jedno, jeden zero, że kupimy taką albo nie kupimy. Dużo rzeczy trzeba wziąć i pod uwagę, żeby to po prostu Wam dobrze działało. Nie namawiam nikogo na zakup tutaj w Chinach, bo dostałem dużo jakichś tam maili czy negatywnych wiadomości, że mi bokiem to wyjdzie, że tego. Ja pokazuję jedną z możliwości. Ludzie się bulwersują, biorą to do siebie. Nie wiem dlaczego, no bo chcesz, możesz kupić to gdzieś na internecie, w Polsce, u dostawcy polskiego, z polską fakturą, z polską gwarancją. Nie chcesz, możesz kupić gdzie indziej. To jest jedna z możliwości. Natomiast ktoś tam mówi o częściach, o tym, no wiadomo, że to jest jakieś ryzyko. Ryzyko tak samo jest z gwarancją, ale ja to biorę na siebie. To jest moja świadoma decyzja i koszt zakupu z montażem wyszedł mnie taki. Podważane było też ta kwota. Ta kwota, jak widać, no to jest kwota 8,5 tysiąca pi razy drzwi za urządzenie. Natomiast jeżeli ktoś doliczy sobie transport, a transport, tak jak wspomniałem, może być przeróżnie ceniony, bo może on kosztować 200-300 dolarów, ale może kosztować tak jak mnie pod drzwi 700 dolarów. No i to nie jest tak jednoznacznie. Natomiast są te pompy, tak samo nie te jedenastki, które ja wziąłem, ale są pompy, które są mniejsze, są dziewiątki, ósemki i one są też tańsze, więc ta kwota, ktoś się przyczepia strasznie do tej kwoty, no ale ta kwota może być i wyższa i niższa, no to jest normalne przecież. No i cóż jeszcze? Oczywiście to cena nie jest wszystkiego u mnie. Ja zapłaciłem jeszcze za montaż znajomemu, zapłaciłem za wszystkie przyłącza, rurki, bufor, filtry. No wszystko to trzeba wziąć pod uwagę. To nie są rzeczy za darmo, ale to jest też tak, że ciężko uogólnić, że u mnie to wyszło na przykład 8 tysięcy, a u kogoś wychodzi 15, bo to tak. Bo to jest na przykład, wystarczy, że ktoś sobie weźmie dwa bufory ciepła, weźmie sobie, ma dwa obiegi, czyli weźmie dwie pompki, jeszcze do tego doliczy, weźmie jeszcze jakiś mieszacz, zawór trójdrogowy i to wszystko zwiększa cenę po prostu tej całej instalacji. Więc
No a ktoś weźmie to, wepnie po prostu prosto w grzejniki, ma jakiś już bufor swój, no więc to wtedy mu obniża tą cenę. To nie są rzeczy, które są jedno, zero-jedynkowe i to jest, każda instalacja jest dobierana indywidualnie. Cóż poza tym, wracając do tematu, czyli jak to kupić. Ja zrobiłem to w ten sposób, że po zalogowaniu się zacząłem rozmowę. Rozmowę z osobą, która tu jest, ale wcale to mówię, nie musi być z tej strony. Możecie wejść śmiało sobie na bezpośrednio stronę Powerworld. O, i tutaj mamy, zaraz, to jest YouTube akuratnie. Zaraz, żeby znaleźć producenta. O, jest. No i można równie dobrze wejść na stronę internetową. Przecież to nie jest jakiś, nie wiem, tajemna wiedza. I tutaj jest możliwość zarówno kontaktu. Poza tym, jak widać, można przez jakieś tam Facebooki, innego rodzaju rzeczy. No ale też można, o, proszę zobaczyć, mamy kontakt. Można napisać jakiegoś tam maila. Proszę zobaczyć, tutaj macie z prawej strony no okienko czatu. Też można skorzystać z tego. Jeżeli wam nie pasuje, ciągcie temat cały przez Alibabę. Tutaj wchodzicie w wiadomość i rozmawiacie z tą osobą, z tą, z inną, z jakąś, no z kimkolwiek po prostu. Ale przede wszystkim powtarzam jeszcze raz, to nie jest jedyna właściwa, cudowna pompa. Jest ich wiele, są różne, są różnych firm, ale przede wszystkim, żeby zaproponować coś, trzeba ją odpowiednio dobrać do swojej instalacji. No i dlatego się wystrzegam przed podawaniem jakiegoś linku czy czegoś bezpośredniego, bo to nie jest kalkulator, który weźmiecie i wyrzucicie za stówkę, tylko macie z tego korzystać. Kolejna sprawa jest taka, że tutaj na Alibabie głównie obsługują one firmy, natomiast da się dogadać i oni wezmą wam, wyślą pojedynczą sztukę. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli się wchodzi na przykład na tego sprzedawcę, otwiera się jakaś strona, wystarczy, że się wejdzie na produkty. No i tu mamy jakieś basenowe pompy wielofunkcyjne, tam grzewcze i tak dalej. Można wybrać sobie jakieś tam moce i rodzaje tych pomp. No i to nie jest bardzo trudne. Każdy chce dostać coś na gotowo, no ale jednak każdy, no przede wszystkim mówię, musi dobrać to do siebie. Poza tym, tak jak widać, że są pompy on-off jeszcze dostępne. Ja kupiłem pompę inwerterową, która pozwala mi na modulację tej mocy. No i gdy jest mniejsze zapotrzebowanie, ona chodzi po prostu znacznie mniejszą tą mocą. To są komercyjne monobloki. No i o, widzicie, popatrzcie. Wchodzę w produkty, wchodzę w monobloki. Mamy na czynnik R290, R302, R410. To są stare czynniki. Tutaj mamy R32, który jest obecnie bardzo popularny, najpopularniejszy. R290 to raczej, mówię, do modernizowanych domów, ale szczególnie do grzejników. Ona ma wyższe temperatury. Tutaj mamy pompy, które są na ten czynnik R32. On jest, te pompy przede wszystkim są tańsze. To trzeba mieć pod uwagę, brać. Te pompy są tańsze, no i też one mają wprawdzie niższe moce i mniejszą sprawność, ale to do podłogówek nie ma aż takiego znaczenia, bo do podłogówki i tak nie pchacie 70 stopni w instalację. Wracając do tematu jeszcze tego, jak ja to zamówiłem, porozmawiałem ze sprzedawcą. Sprzedawca w pewnym momencie, jak doszliśmy do konsensusu, jaką wybieramy, co bierzemy i tak dalej, wybrałem pompę. Został mi udostępniony w tym oknie czatu link. Po kliknięciu na ten link przeniosłem się do płatności. Płatność nie różni się niczym
jak na przykład płatność w Allegro czy w jakimkolwiek sklepie internetowym polskim. Otwiera się strona banku, można zapłacić PayPalem, można zapłacić kartą kredytową, można zapłacić, no nie wiem, czy tam blikiem pewnie się też da. To nie są rzeczy jakieś tam nie do ogarnięcia. Tak jak wspomniałem, pompa została zapakowana w skrzynię, na paletę, w ogóle wyprodukowana, potem w skrzynię na paletę została przetransportowana drogą morską do portu. W portu to nie było w polskim porcie, tylko bodajże w niemieckim, bądź tam holenderskim, chyba w niemieckim. Została tam oclona, wydana do transportu do mnie. Transport był przede wszystkim pierwszy do Polski, a z Polski dowieziono to pod moje drzwi. No tak się to odbyło. W moim przypadku, w moim tym, zdaję sobie sprawę, że pompa może kosztować na przykład 30 tysięcy. Może być to przyczyną na przykład dwóch buforów, zaworów, innego rodzaju podłączenia, komplikacją, że tak powiem, montażu. Osoby, które do Was to przychodzą, też nie biorą i nie montują tego za darmo. Jak przychodzi dwóch gości i siedzi tam ze 3 dni, no to wiadomo, że oni za przysłowiowe 50 zł dziennie nie będą wam tego robić. Więc dwie osoby, policzcie sobie tak na logikę, czy wy byście chcieli za jeden dzień pracy tyle zarobić? No na pewno nie, każdy tam bierze, liczy swoje złotówki. Natomiast, tak jak wspomniałem, dla nich też się należy jakaś godziwa zapłata. Czy oni biorą... Tam każdy ma swoją stawkę, prawda? No ale został jakiś tutaj narzucony na mnie hejt z tego tytułu. No ale przecież ja to zrobiłem sam. Nikt mi tutaj, znaczy poza znajomym, nie pomagał. Nie musiałem tutaj opłacać ekstra fachowców, a na pewno za taką robotę tak musiałbym zapłacić swoje odpowiednio. Więc ta pompa wtedy nie wyniosłaby tyle, tylko znacznie więcej. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? No praktycznie to tyle, no nie wiem, co tam jeszcze Was interesuje. Tak jak wspomniałem, dla mnie na chwilę obecną najważniejszą rzeczą jest to, że pompa, jak widzicie, 375 pobrała kilowatogodzin. Było to pobrane od 21 dni temu, dokładnie 21 dni, 3 tygodnie. No i obecnie, tak jak widzicie, pobiera w tym momencie kilowat 300. Widać było, ile jest zasilanie, ile powrót. No co, dom ogrzewa. Póki co jestem zadowolony. Liczę to sobie w ten sposób, bo jeszcze część ludzi zastanawia się, jak ja to liczę. Ja mam 10-kilowatową instalację. No i ona robi około 10 tysięcy kilowat rocznie. No nie do końca, troszkę mniej, no ale liczmy, że tyle. Jeżeli pompa by pobrała mi 30 kW dziennie, razy 7 miesięcy, razy 30 dni, powinna pobrać 6300 rocznie. No to 6300 minus 10 tysięcy daje mi 3700 z prądu na cały dom. No to mamy 3700 dzielone przez 365 dni, daje 10 kW dziennie powinienem zużywać. Teoretycznie powinno mi się to spiąć. To mówię teoretycznie. Na pewno tutaj w tym nie jest brane na przykład taka rzecz jak 20%, które zabiera zakład energetyczny. No nie jest to brane, więc tutaj na pewno może być ta sytuacja, że może mi to po prostu braknąć. No ale z drugiej strony ja liczę 30 kW non-stop. To znaczy zarówno we wrześniu, w grudniu, jak i w największych mrozach. Oczywiście to jest średnia. Czas zweryfikuje. Będziemy widzieć, jak to będzie, że tak powiem, dalej. Także jestem na to przygotowany. Tutaj, tak jak wspomniałem, też drugi raz powiem, ta pompa nie jest jedynym źródłem ciepła. Mam szczytowe w postaci gazu. Planuję sobie zrobić tak, żeby gaz mi chodził od tam minus 8 stopni i niżej. No zobaczymy, może być tak, że go przestawię na minus 5. Na chwilę obecną ten gaz mój jest wyłączony całkowicie. Działa tylko pompa. Natomiast zobaczymy jeszcze,
jak to się będzie spinało na końcu sezonu. Pokażę Wam jeszcze moją krzywą grzewczą, którą sobie sam troszeczkę tu porobiłem. Takie parametry, które ta pompa przyjmuje, które zmieniam, to jest na przykład parametr, to jest nachylenie krzywej grzewczej. No popatrz, jeżeli bym tutaj wpisał nie czwórka, na przykład siódemkę, no to widać, że to jest ta niebieska linia. Bardziej ona o tutaj widać, że się zrobiła stroma. Jeżeli bym nie dał siódemki, a na przykład dziewiątkę, popatrzcie, jak ta niebieska linia idzie do góry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co ja tutaj zmieniam dla swojej informacji, tutaj jest podniesienie tej krzywej grzewczej. No na przykładzie tutaj, powiedzmy, tej mojej niebieskiej, jeżeli bym dał powiedzmy 20, popatrzcie, jak ona opadła w dół. Czyli to są takie same jest nachylenie, ale start, że tak powiem, tych temperatur jest zupełnie inny. Jeżeli dam o na przykład 35, no to ona idzie do góry. Obecnie testuję to moje ustawienie ze względu na to, że tak jak wspomniałem, musiałem w tym miejscu, czyli gdy jest dość ciepło, musiałem jak najbardziej podnieść ją do góry, bo wtedy mi dom był niedogrzewany. Natomiast tutaj, gdy jest ciepło, no to znowu ta temperatura mi zależała na tym, żeby spadała. Znaczy spadała, żeby pompa nie grzała aż tak mocno, ze względu na to, że tutaj mam od, powiedzmy, tych minus od 5 i w dół, to było bardzo ciepło. No więc obecnie to ustawiłem w ten sposób. Tutaj akuratnie, jak widać, tu sobie ustawiam temperaturę. Po co mi to? No na przykład, gdy sobie ustawię, że jest temperatura 7 stopni, to tutaj wyskakuje mi, kiedy ta pompa się uruchamia. Średnia temperatura. No i tutaj jest maksymalna temperatura. Pompa bierze jeszcze pod uwagę, oprócz temperatury zewnętrznej, no dzisiaj mamy na przykład 3 stopnie, oprócz temperatury zewnętrznej bierze jeszcze deltę pod uwagę, czyli różnicę między wyłączeniem a włączeniem pompy. Dodatkowo jest jeszcze kompensacja temperatury. Miałem jakiś kłopot tutaj z tym, natomiast ostatnio ustawiłem, bo było ustawione na 1 i było to fabrycznie. Nawet o tym zapomniałem parametrze i nie zwracałem na to uwagi. Natomiast robiło mi to, myślę, robotę i przez to też no, kombinowałem bez przerwy z tymi ustawieniami tej pompy. Tutaj mam, mówię, na tych parametrach ja bazuję. Tutaj mam bardziej piątkę, to jest inne nachylenie. I tutaj inny ten parametr, ze względu na to, żebym miało tutaj porównanie, jak to wygląda. O, na przykład, jeżeli tutaj bym dał 20 stopni, no widać, jak się te ciepłe, znaczy jak ta krzywa się rozjeżdża, że tak powiem. Na chwilę obecną to mówię, w ten sposób testuję, jeszcze to tak do końca nie gra, no ale już bliżej jak dalej, że tak powiem. Chyba to tyle na tym filmie. Jakby były jakieś pytania, to piszcie.